Po debiutanckim sezonie w centralnej lidze juniorek szklankę widzisz do połowy pełną, czy w połowie pustą? No ciężko powiedzieć, bo tak szczerze powiedziawszy, to cel zrealizowaliśmy, bo walczyliśmy do końca, do ostatniej kolejki praktycznie o wejście do półfinałów, ale mieliśmy na pewno ambicje, żeby tam patrzeć w dół bardziej niż na zespoły z góry. To się nie udało, ale myślę, że dziewczyny są zadowolone, a ja tak samo, ale czujemy pewnie duży niedosyt, bo tak jak mówię, ta ostatnia kolejka, do ostatniej kolejki walczyliśmy, ale niestety wcześniej trochę tych punktów pogubiliśmy z tymi zespołami, z którymi nie mogliśmy pogubić, no i tutaj na pewno nam zabrakło tych punktów na sam koniec. Zgodnie z zapowiedziami jeszcze zimowymi nastąpiła prawdziwa inwazja juniorek na seniorski zespół, jeszcze ekstraligowy. Tak, tak. No taki jest cel, taka jest filozofia nasza. Dlatego też nie jestem jakoś mega właśnie zły za ten wynik w tej celi OC, bo mało spotkań było takich, gdzie graliśmy tą najmocniejszą ekipą w U17. No ale wynikało to z tego, że chcieliśmy dać szansę dziewczynom w pierwszej drużynie i to się na pewno nie zmieni w nowym sezonie. I tym bardziej się to nie zmieni, bo też mamy sygnały gdzieś tam z zewnątrz, z innych drużyn, od innych zawodniczek, gdzie grają w innych klubach, że doceniają to, że tutaj właśnie stawiamy na młodzież w tej pierwszej drużynie. Nie patrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat wynikowy w tej U17. No i to cieszy. I to cieszy, bo to jest fajna reklama i dla nas, jako dla sztabu, że się nie boimy stawiać na młode dziewczyny, tak samo dla całego klubu. Mamy letnią przerwę między sezonami. Naturalną koleją rzeczy jest zmiana roczników, zatem i roszady w składzie. Jak duże? No tutaj w tej kobiecej piłce jest taka specyfika, że do samego końca się to pewnie dopiero rozstrzygnie, bo dużo dziewczyn się teraz dopiero odzywa. No nie ukrywam, że też są jeszcze baraże do celi od U17, więc tutaj też jest to ważny aspekt, kto awansuje. Ale zmiany są na pewno, są nieuniknione. Jak wiadomo, z tym rocznikiem 04, bo 04 już kończy grę w U17. A druga sprawa jest taka, że nie wiadomo dokładnie, jaki rocznik będzie mógł grać w tych U17, bo PZPN jeszcze się zastanawia, czy utrzymać ten przepis 0,5 teraz, żeby trzy jednocześnie były na boisku, czy nie, więc my też jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądać w nowym sezonie. Ale zawodniczki, parę zawodniczek utalentowanych do nas przyjdzie, więc ja jestem spokojny, że sobie poradzimy w nowym sezonie. A co wiemy o letnich przygotowaniach młodych rekordzistów? No tutaj na pewno trenujemy do końca roku szkolnego, później mamy zamiar zrobić sobie 3 tygodnie przerwy. Wracamy i wtedy będzie też coś wiadomo więcej, jak to będzie wyglądać. Musimy ustalić też z trenerem pierwszej drużyny, żeby te treningi się też nie kolidowały. No i myślę, że 4-5 sparingów przed nowym sezonem, optymalnie z mocnymi rywalami i będziemy się bić w nowym sezonie w celi OC. Na zakończenie naszej rozmowy wspomnij, Michał, o swojej nowej roli w pionie szkoleniowym rekordu. No, mam zaszczyt w sumie, bo to też jest moje marzenie, bo zawsze, żeby skupić się tylko na piłce. I mam przyjemność od lipca pracować jako koordynator grup młodzieżowych kobiet i tutaj są duże plany. Ja też mam dużo pomysłów, jak tutaj to rozwinąć, tą piramidę naszą szkoleniową, bo też nie ukrywam, że zaczęliśmy trochę od nietypowej strony, bo od góry. I tutaj musimy na pewno zwrócić uwagę na te najmłodsze roczniki, żeby ta ilość przede wszystkim i kadra była jak najszersza tych dziewczyn, bo wiadomo, że u kobiet z ilości rodzi się jakość. Nie wszystkie będą grały na szczeblu centralnym, ale na pewno z tej dużej grupy, którą chcemy stworzyć, 2, 3, 4 dziewczyny były przeznaczone do grania w pierwszej drużynie. No i też się chcę skupić na tym, żebyśmy z Bielska mieli dziewczyny, bo myślę, że tutaj ten teren jest niewykorzystywany, bo w sumie chyba w pierwszej drużynie jest tylko jedna dziewczyna z Bielska. No i tu jest takie główne priorytety, żeby to ogarnąć. Zatem powodzenia w nowej roli. Dziękuję serdecznie.